Should I stay still? Oh no, there! Robimy zlot, słuchajcie, policyjny. Już wam zaraz wytłumaczę zasady. Wszystkich zapraszam z ekipy do konwoju. Niestety działa to na razie zapraszanie tylko i wyłącznie na Xboxach. Więc wszystkie te osoby, które tu dołączają, mają Xboxy. Chyba że ktoś ma jakiś sekretny sposób, że może dołączać z peceta. Na razie to jest zepsute i my wszyscy gramy na Xboxach. Patrzcie, od razu 12 osób, super. Dobra, pościg policyjny będzie polegał na tym, że 11 osób bierze sobie samochody policyjne i to może być obojętnie jaka fura tak naprawdę, byleby miała malowanie policyjne. Są samochody, które mają dodatkowo jeszcze koguty policyjne, no to będzie taki, wiesz, dodatkowy bonusik, nie? Jeśli samochód będzie miał ten policyjny kogut na dachu. Ja sobie poszukam samochodu właśnie z tym kogutem, ale jak ktoś będzie chciał, to może sobie wybrać same malowanie, nie? Jak na przykład ktoś tam będzie chciał samochód, wybrać sobie jakiś tam inny. No i będzie jeden uciekinier, ale teraz słuchajcie. Wszyscy policjanci mają samochody w klasie A, a uciekinier ma samochód w klasie B. I obojętnie jaki to będzie tuning, najważniejsze jest to, że startujemy, właśnie musimy zobaczyć na mapkę skąd startujemy, to jest takie trochę istotne. Bo może wystartujemy sobie gdzieś stąd i uciekinier będzie musiał dotrzeć na szczyt wulkanu, wiecie w które miejsce? Będzie musiał wjechać w ten taki tutaj mały akwenik, w ten taki mały tutaj basenik, w to miejsce, no nie? Tutaj będzie musiał do tego wjechać, jak do tego wjedzie, to wygra. A zadaniem policjantów jest to, żeby uciekiniera zatrzymać. I policja ma mocniejsze samochody, dlatego że gonić jest generalnie dużo ciężej niż uciekać. No i myślę, że to będzie sprawiedliwe, ale zobaczymy. Przetestujemy sobie to wszystko. Ja idę do chaty robić sobie samochód. Wy też sobie już szykujcie furę. Ale ważna sprawa, właśnie. Nie, inaczej zróbmy. Najpierw przejedźmy się, najpierw wyznaczmy, kto będzie uciekinierem. To najlepiej chyba będzie to zrobić na podstawie jakiegoś losowania, bo jak wygramy, jak będziemy grać jakiś wyścig, no to ktoś specjalnie będzie jechał chyba wolno, żeby być uciekinierem na przykład, bo moglibyśmy tak zrobić. O, Crown Victoria się pojawiła, ekstra Mati. Także najlepiej to chyba będzie zrobić na zasadzie losowania. I to losowanie zrobimy sobie bardzo prosto, ja tutaj mogę wybierać listę graczy. Koło fortuny, no właśnie koło fortuny by się przydało, no nie? Tylko jak to losować tak teraz tu na szybko? Może... chyba wiem jak zrobić. Dobra, wiem jak zrobimy losowanie, słuchajcie. Tylko będziecie musieli mi trochę zaufać. Albo nie, nie musicie mi nawet ufać. Dobra, mam super sposób na... ale to będzie ekstra. Dobra, robimy teraz zlot, robimy zlot, losowanie. I zrobimy sobie ten zlocik na płycie lotniska, bo tam nie będzie ruchu ulicznego ani nic. Chodźcie tutaj. Tu będzie chyba taki większy plac, no nie? Albo nie, chodźmy na boisko, na stadion, chodźmy. Tutaj, w to miejsce. Możecie się przeteleportować, teraz nie ma znaczenia. Chodźcie sobie tutaj. Ja wezmę samochód, mały samochód z napędem na 4 koła, jakiś albo może być duży samochód z napędem na 4 koła. Wy staniecie w okręgu dookoła mnie, w takim równym okręgu i ja się będę kręcił. Jak się przestanę kręcić i będę skierowany w kierunku jakiegoś gracza, to ten gracz będzie uciekinierem. Co wy na to? Dajmy mu jeszcze opony dragowe i tyle. Nie lepiej kręcić z aparatu? No może i lepiej, też tak można by było zrobić. Ale tak jest też fajnie. Dobra. Dajmy mu opony jakieś śliskie. Co ja tutaj mam za opony? Dragowe, no to chyba będą najbardziej śliskie, tak mi się... Chociaż może nie. Standardowe będą najbardziej śliskie, okej. Ten się na pewno będzie kręcić. Czy ma napęd na 4 koła? Czy na 3, przepraszam. Na 3 koła ma napęd? Chyba jest maksymalnie zrobiony. Będzie dobrze. No ten się już obkręca nawet jak się nim nie obkręca. Ale się fajnie, prawie idealnie się rozstawiliście. Chyba wam zaraz fotę zrobię. Jo, ej, ale to jest sztos, to jest sztos, czekaj, stanę zamiast tej piłki. Już się idealnie rozstawiliście, nie mówię o tym, że tam, ale kurczę, jest idealnie, czekaj, ja wam zrobię foto. Wygląda jakbyśmy mieli grać w piłkę zaraz. Dobra, jesteście gotowi, ja już zaczynam kręcić. Kurde, on się porusza jakoś do przodu dziwnie. Okej, okay, puszczam za... 4, 3, 2, 1. Puściłem gaz.
Orzeł! Orzeł, będziesz uciekinierem. Robisz sobie furę w klasie B i reszta graczy robi sobie samochody policyjne. A ten akurat zrobi sobie świetny samochód policyjny. Reszta graczy robi sobie samochód policyjny w klasie A. I będziemy potem orła gonić z centrum Horizon tam jednego. Przeteleportujcie się do garażu, tam nie będziemy teraz na razie nigdzie jechać, tylko na szybko sobie tego będziemy tuningować, nie? Jedziemy z Horizon Apex Outpost mniej więcej stąd i my robimy sobie w klasie A. No nie, właśnie, bo ja nigdy nie będę uciekinierem przez to. Kiedyś zrobimy sobie los specjalny, że ja będę uciekinierem. Nie będzie już tego losowania wtedy, ale na razie wy. Więc tak, stąd będziemy mniej więcej startować, jedziemy na szczyt wulkanu, ale uwaga, bardzo ważna sprawa, nie jedziemy na przełaj, staramy się trzymać drogi. Wiadomo, że jak tam asfaltowej drogi albo tej szutrowej, no nie? Wiadomo, że jak tam gdzieś wypadniemy z trasy, to spoko, no zdarza się, kawałek można tam przejechać lasem, ale generalnie wracamy gdzieś tam na drogę asfaltową albo szutrową i jedziemy sobie tą drogą na szczyt wulkanu. I gracz, uciekinier może sobie wybrać, którą drogą wjedzie na ten wulkan, czy tu wjedzie sobie bardziej tym szuterkiem, czy bardziej tą drogą asfaltową. Mi się wydaje, że szuterkiem jest trochę krócej, ale będzie musiał dłużej tutaj przejechać, nie? No i oczywiście zadaniem policjantów jest to, aby gracza zatrzymać, co będzie legendarnie trudne, dlatego policjantów jest trochę więcej i będą mieli szybsze fury, żeby mogli uciekiniera sobie dogonić. O kurde. Dobra, wbijam sobie tutaj, już robię furę, wy to pewnie już sobie dokończyliście furę, porobiliście, nie, furki. Widzowie na streamie, co wybieramy, jaki samochód robimy pod samochód policyjny, pod furę policyjną? Powiem wam, że w Dekru 2 miałem taki zwyczaj, że właściwie wszystkie samochody robiłem sobie na policyjne. Camaro, Veyron nie jest w klasie A. Dodge'a jakiegoś, Camaro chyba ma koguty na dachu, nie? Victoria, Camaro. Coś mocnego. Golfa? O, ja bym może Golfa wziął właśnie. Któryś Golf ma koguty na dachu. Nie pamiętam, który miał koguty na dachu. Audi RS6 też spoko. Insygnia! Czekaj, tu jest coś takiego. Vauxhall Insygnia chyba się nazywa. Czekaj, musimy go znaleźć. Ale ja go nie mam. Ty, nie ma go tutaj. Z 14 roku Golf, tak? Okej. Okay. Czyli ten starszy. RS6 by też pasowała. Opla nie ma niestety, przynajmniej ja go nie mam, nie wiem czy w grze go nie ma. Pana to. I dup, i mamy. Nie wszystkie samochody mają te koguty, tylko niektóre mają. I tak, ja sobie robię samochód w klasie A. Czekaj, on ma napęd na 4 koła chyba, tak w ogóle. No, dobra, mi się Golf kojarzy z napędem na przód, a przecież są jeszcze te sportowe wersje. Odciążenie, nie, my tu chcemy mieć wagę, to damy nawet może klatkę bezpieczeństwa, o. Bo wiesz, jak tu będą zderzenia takie mocne, to nigdy nie wiadomo. Nissana GT-R'a z 93, ten ze skrętną tylną osią sobie wziął. Ekstra, ekstra, zobaczcie jaki sztos. I teraz musimy sobie tutaj jakoś rozpocząć. Jesteśmy w tym Horizon Apex. Możemy sobie kawałek gdzieś dalej podjechać. Jest Jon, jest i uciekinier. Przyby na czarno, gangsta, jaki fajny spoiler sobie wziął. O kurcze. Wiecie, całkiem dobre malowanie sobie wybrał, bo ciężko go będzie z daleka widać, no nie? Dobra, robimy sobie pamiątkowe zdjęcie na początek, bo zaraz skończy się nasza dobroć i policja ruszy do akcji. Ustawmy się tak, że niby uciekinier ucieka, podjedź orzeł kawałek do przodu, a policja będzie gdzieś tam z tyłu. Nie ma znaczenia to wielkiego jak. Zrobimy sobie foto i za chwilę ruszamy, zrobimy odliczanie. Orzeł podjedzie sobie kawałek do przodu, będziemy go chyba dobrze widzieć na mapkach gdzieś tam, no nie? O, czekajcie, stójcie gdzieś tam w miejscu, kurde. Teraz najgorsze jest to, że ja nie będę wiedział na mapkach. O, jest idealnie, że to niby pościg policyjny, gdzieś tu sobie staniemy. Tutaj czekajcie, ten ruch uliczny niech sobie przejedzie. O, gdzieś tutaj. I że niby my go tak, wiesz, gonimy tutaj, policja. Panie, to będzie wyglądało, akurat wzięliście sobie Wiktorię, ekstra. Wszystko się zgadza, wszystko gotowe. Zobaczmy, czy działa klakson. Sztos. Ej, nie widzicie teraz listy graczy, ale koło niektórych ników pojawia się, zobaczcie sobie, nazwa naszego klubu. PCB. Jeden PCB, widzicie? A koło niektórych nie, to jest dziwne. Mi się raz pokazało, raz się nie pokazuje. Okej, robimy tak. Dajemy 10 sekund. Może nie, 10 to za dużo. 5 sekund dajmy. Ja będę odliczał.
dajmy dla orzełka 5 sekund, żeby sobie uciekł i wtedy my ruszamy po 5 sekundach. Dobra, orzeł pewnie już jest gotowy. Gdzie on w ogóle jest? Jest tutaj gdzieś w pobliżu? Jest tutaj? Jest, dobra, widać ją. I my pościg po 5 sekundach. Co to za fura tutaj? Pagani? Ej, czekaj, Grzecho, ty masz na pewno w klasie A ten samochód? Nie no, wszyscy mają w klasie A, ale kurczę, nie spodziewałem się, że to auto można zdegradować do klasy A, to jest ciekawe. Przecież to jest elektryk, jest takie szybkie, ten samochód może 700 km na godzinę cisnąć w grze, nie wiem czy wiecie o tym. Dobra, orzeł, możesz już startować, jak wystartujesz, startuj kiedy ci pasuje, odliczam. 5, 4, 3, 2, 1, start! Na streamie jest zawsze trochę opóźnienie. I orzeł, pamiętaj, masz dotrzeć do tego małego takiego akwenu, który jest na szczycie wulkanu, nie? Nie do dużego, tylko do tego mniejszego. On jest trochę bliżej tej drogi asfaltowej, więc... O kurde! Gonimy... O, się ciężko jeździ tym golfem. Widzę, że ten elektryk już go tam dogonił. Ale to wiesz, dogonić to jedno, trzeba go jeszcze zatrzymać. Powinniśmy też zrobić limit czasu jakiś, no nie? Na przykład 15 minut albo coś takiego. Nie, no 10 minut na przykład. Ale pruje tym Nissanem, to jest klasa B, ja wam przypominam. My nie możemy go dogonić. Patrzcie, ile policji. Dobra, skracamy drogę. Tamci już skrócili sobie na bogato. Nie musicie się tak aż bardzo sztywno trzymać tej drogi asfaltowej. Jak tutaj był taki zakręt mocny, to możecie sobie go skracać, nie? Dobra, mamy to. Czekaj. O, ale będzie ciężko. Tak mniej więcej, nie? Przy tej drodze. Żeby nie... Chodzi o to, żeby nie jechać na przełaj całkowicie. O kurde! O mój golf. Wcale nie taki najgorszy. Ale też nie najlepszy. O, ale go zepchali tam. To jest SLS. SLS się tutaj z nami nawet ściga. Jest ścigającym. Właściwie to tutaj, jeśli chodzi o jazdę, to orzeł ustala zasady, nie? Bo on wybiera drogę. Jak wyjedzie na autostradę, to powinniśmy go dogonić. O, ale go zepchał! Teraz wiesz, wypadałoby skoordynować jakieś ruchy czy coś. Jakąś blokadę drogową zrobić czy coś. O, ale go wypchali, prawie z mostu spadł. Okej, mają go, cisną. Jak to wygląda? A to z tyłu jako kamerzysta bardziej niż jako uczestnik pościgu. Ten jak strasznie szybki ma ten samochód elektryczny. Ja nie wiem co on mu zrobił, że on w ogóle jest w klasie A. Zjeżdża tu, o kurde. Wszyscy polecieli gdzieś w cholerę, ty. To było ekstra. Szkoda, że tutaj nie można sobie jakiegoś replaya w Fordzie zrobić, nie? Takich akcji. Gdzie on jest? Ja nie wiem, który to jest na mapie. Szkoda, że nie można oznaczyć jakiegoś konkretnego gracza. O jest, dobra, widzę. Mati ciśnie orła. Podejrzewam, że bardzo ciężko jest mu się wydostać z tego wszystkiego. Właśnie, klakson. Gdzie jest orzeł? Gdzie on tam pocisnął? Ktoś jedzie od frontu. Blokady drogowe to jest jak trochę lipa, nie? Bo ktoś może bardzo łatwo ominąć taką blokadę. Gdzie oni tam cisną, ej? O, ale cisną, ty to jest tylko klasa B, a ziomek zafiernicza. No ale tunik jest dowolny, w rzeczywistości też jest tunik dowolny, nie? Policja musi być krok do przodu, jeśli chodzi o osiągi. Złoczyńcy. Dawaj Neo, dawaj. Dobra, widzę go. W końcu go widzę. W końcu go tego nie... Aaaa!
Najgorsze jest to, że my się między sobą też dużo zderzamy, nie? To nas spowalnia. Okej, widać już wulkan niedaleko jest. Jak go zatrzymać? To jest bardzo trudne. O kurde. Myślę, że będziemy mieli spore szanse, aby go zatrzymać tutaj przy podjeździe pod wulkan. Chociaż raz go dotknę? Kurde, nie ma szans. O, jakieś drzewo go przyblokować czy coś. Dobra, skrócił sobie drogę, słusznie. Dawaj go, dawaj, 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 teraz! Oblepiliśmy go maksymalnie. Próbuję tutaj podjechać. Pamiętajcie, że on ma samochód w klasie B, on nie ma mocarnego auta. Jest, 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 tutaj, 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 tutaj. Zjeżdża z góry? Co on robi? Kurde, przeleciałem na dno. Jedzie dookoła? Nie wierzę. Co on robi? Kurde, wyhamował. On go tam trzasnął zdrowo. Nie, on jest. Tu go zatrzymali. Pa, 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 maj go! Przeraz tutaj z tyłu! O, kurde! Prawie, ej, ale super, żeście go przyblokowali! Wow! Wywalił się na dach! O, mamy go chyba! Kurde! Zniknął. Ale to w sumie jak się wywali na dach, to powinno być koniec pościgu, no nie? Jak myślicie? Powinien być to koniec pościgu wtedy. No bo on się wtedy teleportuje jakby na ulicę. Ale dobra, musimy on nie wiedział o tych zasadach, musimy je zaktualizować na następny zlot policyjny. A trzeba przyznać, że jest to zajebista sprawa tutaj w grze. Policji mega brakuje, no nie? W Forzie. Dawaj, 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 dawaj. Mam, trochę przyblokowałem. Jest! Udało mi się chociaż raz. Tamten jak fajnie raptorem wleciał w niego. Super. Ale już jest mega blisko, ziomek. Muszą wprowadzić taki tryb, ej no, że na przykład 12 graczy goni, czy tam 11 graczy goni, wiesz, tego 12. No poniekąd mamy coś takiego w tych zabawach, nie? Jak ktoś jest królem czy coś. Orzeł poleciał na skróty. To tam jest powiedzmy coś podobnego, ale wyobraźcie sobie na całej mapie jakby coś takiego było, no nie? Zamiast wyścigu. Ja myślę, żeby to był tryb, który sprawiłby, że Forza by odżyła, ale tak solidnie. Wiesz, tryb eliminator, ale 12 graczy kontra 1 gracz. Wow, ale to byłby sztos. Wiesz, ten gracz, który ucieka, mógłby sobie jakieś tam perki zbierać po drodze, ale by to było ekstra. O, ktoś tam od frontu ciśnie? Ale fajną blokadę zrobił Montana, ekstra. Orzeł spadł. Gdzie on, na dole jest, tak? Nie. Na dachu jeden wylądował. Czekaj, jadę tam gdzie... Dobra, widzę go? Nie, nie widzę go. Gdzie on jest? Ej no, ej, taki tryb powinien być tutaj w Forzie. Bez dwóch zdań to by było ekstra. Dobra, też jadę na skróty. I BOOM! Musimy takie zasady jeszcze trochę zaktualizować, bo... No wywróciliśmy go na dach i to już powinien być koniec pościgu w tym momencie, no nie? W rzeczywistości jak ktoś ląduje na dachu, to elo. O kurde.
Kurde, jak ostro pod górę poszli. Widzę cię, orzeł, widzę cię! O, mam cię! Kurczę, myślałem, że go przyblokuję. Go spychają. Był jeszcze taki pomysł, żeby osoba uciekająca włączyła sobie te uszkodzenia symulacyjne i można samymi zderzeniami tak uszkodzić samochód, że on praktycznie wcale nie będzie jeździł i wtedy go zatrzymać. I to by było, myślę, że mega fajne wtedy. Ale no, trzeba mieć zaufanie do tej osoby, która jest ścigana, że ona na pewno sobie włączy ten tryb symulacyjny. Od tego z trybu symulacyjnego, nawet jak uderzysz w jakiś płotek, to samochód ci się niszczy. I po iluś takich zderzeniach, bardzo ciężko ci się nim rozpędzić. Ale piękna blokada, wow! A w blokadę wrąbali się wszyscy policjanci i ją rozwalili. Mamy, mam! Ooo! Ty tutaj jakiś random do nas dołączył! Ej, wyobraźcie sobie, co taki gościu musi myśleć, nie? Widzi 12 samochodów, czy tam 11 samochodów, jak ze sobą walczy, on nie wie, o co chodzi, wiesz, taka chmura aut. Wyobrażacie sobie to? Gonimy. O, ale skrócił tu. Znalazł skrót. Jest bardzo blisko. O kurde, zaraz dojedzie tam. Jest blokada drogowa, super Neo, pięknie. I o! Piękne blokady robicie, super. Tutaj bardzo łatwo przewidzieć, kto jak będzie mniej więcej jechał tą drogą. O kurde, spadłem. Ajajaj. Do góry. Jedź, gul. Ciekawe, jak to jest być takim ściganym. Gdzie on jest? Orzeł. Chyba, o, widzę go. Jest. Próbuję tam wyjechać. Mam cię! Nie ma tak łatwo! O nie, ja go do wody pcham. O nie! Orzeł wygrał! Orzeł wylądował! Nie daliśmy rady go powstrzymać. To znaczy nie na tych zasadach, no nie? Pięknie, orzeł, brawo, świetnie jechałeś. Tak jak orzeł jechał, czyli mniej więcej drogami, jest perfekcyjnie, jest idealnie. Bo jakbyśmy jechali tak na przełaj, no wiecie, no orzeł wyznacza tak naprawdę tor, drogi, no nie? Po której go ścigamy. Ale mega fajnie to wyglądało.